Cześć, witajcie w nowym filmiku. Zapraszam Was dzisiaj na krótki filmik o kolonoskopii. Opowiem Wam, jak przygotować się do tego badania i jak wygląda samo badanie. Dlatego, że już kiedyś Wam tam wspominałam we vlogach o tym, że będę miała kolonoskopię i dużo z Was prosiło mnie o taki filmik. Oczywiście wszystkie informacje zawsze dostaniecie od lekarza, natomiast ja też dostałam taką kartkę ze szpitala. Natomiast ja Wam to wszystko skrócę i też nie chcę, żeby ten filmik był filmikiem, który Was zniechęci. Natomiast chcę, żebyście zwróciły uwagę na kilka rzeczy, o których Wam zaraz powiem. I zacznę może od samego przygotowania, albo zacznę od tego, że słuchajcie, na kolonoskopię czekałam 4 miesiące, także nie wiem, czy to jest długo, czy nie. Wiem, że były takie terminy w Gdańsku, był taki czas chyba właśnie zanim ja się zapisałam, że na przykład w szpitalu na Zaspie czekało się tylko 2 tygodnie, nie mam pojęcia. W każdym razie ja czekałam 4 miesiące i cieszę się, że już jestem po, dlatego że wynik wyszedł bardzo dobry, moje jelita są w idealnym stanie, więc to jest... To już Wam mogę zdradzić, bo w zasadzie to nie jest filmik o moich wynikach. Tylko Wam tak powiem, że po prostu cieszę się, że już mam to za sobą i to nie jest jakieś badanie, które jest bardzo przyjemne, ale też słuchajcie, jest do przeżycia. Lekarz, który wykonywał to badanie, bo był chirurg i pielęgniarka, powiedział, że są ludzie, którzy po badaniach, na przykład po gastroskopii, mówią, że nigdy więcej nie będą robili gastroskopii, a są tacy, którzy są w tej drugiej grupie i mówią, że kolonoskopia jest gorsza. Ja zdecydowanie należę do tej pierwszej grupy, także dla mnie gastroskopia była dużo gorsza. Ja gastroskopię miałam raz, chyba 3 lata temu i wtedy właśnie wyszło, że mam zespół jelita drażliwego, natomiast trochę mnie dzisiejsze badanie zaskoczyło, ja się oczywiście bardzo cieszę, że wyniki mam dobre, tyle że nie wiem teraz skąd te wszystkie dolegliwości, prawdopodobnie mam jakąś alergię pokarmową i będę się dalej oczywiście leczyła, dawała Wam znać we vlogach, jak pójdę do lekarza z moimi wynikami, którymi wcześniej robiłam i z wynikiem kolonoskopii i zobaczymy co dalej, ale już to nie o tym. Słuchajcie, jeśli chodzi o samo przygotowanie, to tak, musicie na pewno tydzień przed przestać brać leki przeciwzakrzepowe i żelazo. Mi lekarka w ogóle mówiła, że nawet żelaza w ogóle nie powinno się brać, bo to zaburza ten wynik kolonoskopii. Ja jak wiecie mam bardzo niskie żelazo, ale przez te 4 miesiące nic z tym nie zrobiłam, bo właśnie nie chciałam jakby zaburzać tego wyniku kolonoskopii, więc po prostu tak sobie żyłam z tym niskim żelazem, ale generalnie jeśli musicie brać na stałe, to musicie te leki po prostu 7 dni przed po prostu przestać je brać, dlatego że kolonoskopia wtedy będzie, ten wynik będzie zaburzony. 5 dni przed już przechodzicie na taką mini dietę i są tam wypisane pokarmy, których nie jecie. No mogę Wam mniej więcej przeczytać, tu są na przykład surowe owoce, warzywa, szczególnie te, które zawierają drobne pestki. Tutaj jest też napisane, żeby nie spożywać buraków, pieczywa z ziarnem i z makiem. Dozwolone są za to mięsa i ryby, makarony, pieczywo, ryż, kawa, herbata i tak dalej. Czyli generalnie po prostu to jest takie odstawienie owoców i warzyw, można tak powiedzieć. 3 dni przed już przechodzicie pomału na płynne pokarmy, czyli już nie spożywacie kanapki z kiełbaską, tylko po prostu przechodzi się na bardziej płynne. To wszystko jest po to, żeby tego ostatniego dnia, czyli dzień przed kolonoskopią, żebyście nie doznały szoku, dlatego że to jest dzień, kiedy już się tylko oczyszczacie i nie jecie i niestety organizm na to reaguje jak reaguje. Ja Wam zaraz o tym opowiem, także ja niestety nie do końca się dostosowałam, bardzo ograniczyłam to jedzenie w ogóle już 2 tygodnie wcześniej, bo ja tą kolonoskopię miałam mieć 2 tygodnie wcześniej, więc ja mega ograniczyłam to jedzenie, ale nie było dnia, żebym przeszła na półpłynną albo płynną dietę, dlatego że no po prostu ograniczyłam jedzenie, jadłam bardzo mało, małe porcje i to też wystarczyło, muszę Wam powiedzieć. Nie obżerałam się po prostu i to wystarczyło. Ja też mam dobrą przemianę materii, więc no to też musicie wziąć pod uwagę, bo jeżeli macie gorszą przemianę materii, to wiadomo, że warto jednak już wcześniej zacząć zacząć po prostu ograniczać to jedzenie. W każdym razie, słuchajcie, ten przedostatni dzień przed kolonoskopią, w zasadzie ostatni przed kolonoskopią, jest najgorszy, jak się okazało. Ale to tylko nie dlatego, że się oczyszczacie, to jest super, macie poczucie, że jesteście takie puste w środku i to jest naprawdę super, tyle że mi lekarz przepisał taki środek przeczyszczający, Fortrans. I powiem Wam tak, to są 4 saszetki, które rozpuszczacie każdą saszetkę w litrze wody i pijecie
tu jest napisane, że jeden litr przez godzinę musicie wypić. To nie jest tak do końca, bo mi nawet mówiła pani w aptece, że możecie to pić cały dzień przed badaniem, szczególnie jak macie rano badanie, bo jeżeli macie, ja miałam na 9:30, ale jeżeli wiem, że jest tak, że jak macie badanie na przykład na 16, to jeszcze rano pijecie ten środek, także tu się musicie zapoznać z ulotką, ale generalnie wygląda to tak, że rozpuszczacie i pijecie, no i biegacie do łazienki, nie możecie wychodzić z domu, bo tak naprawdę po każdym wypiciu biegniecie do łazienki, także takie oczyszczanie dla organizmu jest całkiem spoko, z tym, że słuchajcie, jak ktoś wam przepisze ten Fortrans, poproście o zmianę na cokolwiek innego. To jest tak obrzydliwe, to jest po prostu nie... Dla mnie to jest... Ja nic gorszego. Ja myślałam, że glukoza, którą piłam kiedyś, jak robiłam badania w laboratorium, była mega niedobra, mdła i w ogóle. Natomiast to, tu jest nawet w ulotce napisane, że to powoduje nudności, wymioty i tak dalej. Słuchajcie, ja po wypiciu, ja nie mogłam wypić pierwszej butelki, także to była dla mnie taka męczarnia ten dzień przed badaniem, ponieważ wylatywało mi z każdej strony. Po prostu miałam cały czas odruch wymiotny i niestety bałam się, że nie będę dobrze oczyszczona. Czytałam różne informacje w internecie i tam naprawdę jednogłośnie ludzie mówili, że Fortrans jest najgorszy. Podobno jest jakiś środek, który jest w ogóle o smaku cytrynowym. Także no naprawdę, przyjrzyjcie się i nie bierzcie go, jak będziecie jechały na kolonoskopię. Poproście lekarza o cokolwiek innego. Natomiast też wyczytałam w internecie, że możecie sobie go wsadzić do lodówki, ten Fortrans, możecie sobie soku z cytryny trochę dodać do tego, ale słuchajcie, to nie zmienia tego smaku. Cały czas czujecie coś takiego słodko-gorzkiego, ale tak dziwnego, że naprawdę to się wszystko wam cofa. Mimo tego, że jesteście już puste, nic nie macie, tak naprawdę jesteście wyczyszczone, to cały czas macie taki odruch wymiotny. Także no to jest akurat totalnie nietrafiony lek. Ja wiem, że on ma pomóc, ale skoro są na rynku inne, które również są dobre, to moja rada jest taka, poproście o coś innego. W każdym razie, no pijecie, pijecie, pijecie do momentu, kiedy już widzicie, że jesteście oczyszczone i tak naprawdę no musicie wypić te 4 saszetki. Ja nie do końca wypiłam, bo tak jak mówię, ze mnie wszystko wylatywało, natomiast wiem, że są osoby, które wypiły 4 saszetki i badanie nie zostało przeprowadzone, bo nie były do końca oczyszczone. To wszystko zależy właśnie też między innymi od tej diety, którą macie te kilka dni przed badaniem. Także, no mówię, warto, jak już czekacie ileś tam czasu na takie badanie, to warto jednak się trzymać tych wszystkich zaleceń. I tak, jeśli chodzi o samo badanie, to słuchajcie, ja miałam na 9:30, przyjechałam tam wcześniej do szpitala, ja miałam w szpitalu wojewódzkim i co wam muszę powiedzieć, to, że tam klimat był po prostu cudowny, lekarz, chirurg, pani pielęgniarka, pani na recepcji, tam wszyscy byli tak mili i sympatyczni, że w ogóle cały czas podczas badania rozmawialiśmy sobie o życiu i w ogóle to było takie śmieszne, bo oni byli w sumie niewiele starsi ode mnie, myślę, że może około 45 roku życia, coś takiego, to nie byli jacyś, wiecie, starsi ludzie, więc z nimi się świetnie gadało. Oni też mnie zagadywali, bo to było widać, bo no to badanie nie jest jakoś bardzo przyjemne, znaczy nie jest w ogóle przyjemne, ale też nie jest takie, że jest nie do wytrzymania. Generalnie zaczyna się od tego, że najpierw wypisujecie te zgody, pani z recepcji mierzy wam temperaturę. I ja miałam temperaturę niecałe 36, dlatego że jak pijecie ten Fortrans i oczyszczacie się, to niestety spada wam temperatura ciała i ja już wieczorem czułam, że po prostu mam dreszcze. Cały czas się trzęsłam, nie mogłam się uspokoić, nie wiedziałam od czego to jest. Wzięłam prysznic gorący i położyłam się do łóżka i dalej się trzęsłam. Także następnego dnia jakby to jeszcze działało, bo cały czas byłam, wiecie, no nie miałam żadnego pokarmu w sobie, więc byłam taka, no nie wiem, dziwnie się czułam, po prostu chora była, także ręce miałam takie zimne w ogóle. No ale pani powiedziała, że to jest jak najbardziej normalne, także zmierzyłam tą temperaturę, wypełniłam te wszystkie tam kwity. No i mnie zawołali. I weszłam, dostałam takie, słuchajcie, spodenki, także też się nie martwcie, że to badanie jest jakieś takie niekomfortowe, w sensie, że tam na golasa leżycie. Nie. Akurat w tym szpitalu dostaje się takie spodenki do kolan i tylko macie dziurkę tak naprawdę na to badanie, więc to nie jest jakoś, nie wiem, straszne jakoś bardzo. W każdym razie, kładziecie się na plecach. Ten pomieszczenie jest takie, wiecie, przygaszone, no bo jest ten ekran, gdzie ten lekarz musi tam sprawdzać, czy wszystko jest okej. No i zaczyna się badanie. Niestety u mnie, słuchajcie, tak się niefortunnie złożyło, że rano dostałam okres przed badaniem i w szpitalu powiedzieli, że oczywiście nie ma problemu, no przecież można jakoś tam się zabezpieczyć i jakby zrobić to badanie, z tym, że no tu powiem wam szczerze, drugi raz bym się nie zgodziła na takie badanie,
Ja już trochę miałam takie, wiecie, co parcie, bo z racji tego, że ostatnio mi tak ten brzuch bolał, ostatnie te miesiące, to chciałam być już po tej kolonoskopii. Natomiast powiem wam, że jak macie okres i to wszystko jest takie tutaj napięte w tym brzuchu i ten ból taki przeszywający, ja się też źle od tego czułam, to ta kolonoskopia nie pomaga. Czujecie się po prostu jeszcze gorzej i ja momentami miałam wrażenie, że po prostu, że się przenoszę na inny świat. Słuchajcie, po prostu taki... Ale to były takie momenty tylko, ale tak jak mówię, to było spowodowane tym, że ja miałam okres i jakby gdyby nie to, to podejrzewam, że to badanie w ogóle przebiegłoby. Tam były takie jeden czy dwa momenty, kiedy nawet lekarz powiedział, że to zaboli i to faktycznie zabolało. Też najgorsze, wiecie co, jest to, że tak jak gastroskopię robią, bo oczywiście wypytałam o wszystko, bo tak sobie leżałam i gadałam, to gastroskopia polega na tym, że jak wam tą rurę wkładają, to podczas tego, jak ona jakby się zniża, to wtedy lekarz ogląda wszystko wam tam w środku i to działa w tą stronę. Natomiast kolonoskopia w drugą. Najpierw wkłada i dopiero jak wyciąga tą rurę delikatnie, to wtedy sprawdza te całe wasze jelita. I ogólnie badanie trwało około 30 minut, więc no, trochę długo. Natomiast wiecie co, ja też jakby nastawiłam się na to, że już chcę być po, więc zaciskałam zęby i po prostu leżałam i się poddałam temu. No trzeba się na pewno wyluzować, to jest pierwsze co. Ja byłam wyluzowana, ale niestety no brzuch miałam tak spięty, pani powiedziała, że wspaniale współpracuje, bo wszystko idealnie widać, tyle że no miałam... tak napięty brzuch, że powiedziała, gdyby nie to, to na pewno by mnie mniej bolało. Z tym, że słuchajcie, no ja nie miałam napiętego, dlatego że ja się czymś stresowałam, bo atmosfera była super. Tylko, że po prostu, no, okres. I dlatego, tylko i wyłącznie. Także, no, badanie trwało pół godziny i lekarz mam jakby wpuszcza powietrze tam w te jelita, żeby one się rozszerzyły i żeby wszystko było lepiej widać. I właśnie są takie momenty, kiedy tego powietrza jest tak dużo, oczywiście wy macie jakby możliwość, bo lekarz sam mówi, puszczać to powietrze cały czas, ale powiem wam, że po badaniu ja miałam wrażenie, że ja wybuchnę. Mnie tak bolał brzuch, ja wyszłam stamtąd, poczekałam na te wyniki i słuchajcie, nie mogłam dojść na taksówkę, bo tak się słabo czułam, z bólu po prostu, tak mnie brzuch bolał, a to dlatego, że ja miałam dużo tego powietrza i tak za bardzo nie miałam co z tym powietrzem zrobić, no bo w szpitalu, no nie ukrywajmy, jak wejdziecie do toalety, to za 3 sekundy, ktoś wchodzi za wami, więc jeżeli czujecie się komfortowo, to możecie sobie tam siedzieć i po prostu wypuszczać to powietrze, a jeżeli nie, no to niestety, ale no... Ja też jakby nie czułam parcia, wiecie, bo ja na początku nie do końca wiedziałam, od czego mi ten brzuch boli i myślałam, że to może jednak okres, ale jak się okazało, to słuchajcie, to było to powietrze. Jak przyjechałam do domu i pozbyłam się tego powietrza, bo to się moment pozbędziecie, to słuchajcie, no wszystko wróciło do normy, także... To w zasadzie jest tyle. Też nie polecam właśnie, żeby słuchajcie, no jak macie możliwość jechać z kimś samochodem, to chyba będzie lepiej albo wziąć jakiegoś Ubera, cokolwiek, bo kurczę, autobusem ja bym nie doszła do autobusu i nie wiem, czy bym mogła wrócić. Rano tak samo jest trochę, wiecie co, niebezpieczeństwo, że na przykład zachce wam się jeszcze do toalety i jadąc czymkolwiek innym niż autobus czy pociąg, pociąg nie, ale autobus, no to jesteście w stanie jednak gdzieś tam skorzystać z toalety, bo to różnie bywa. Mi już rano ja nie miałam parcia do toalety, natomiast znam przypadki, że ludzie po prostu jadąc na kolonoskopię niestety musieli, wiecie, skorzystać z toalety. No i autobusem jak będziecie jechać, no to trochę słabo, także to też lepiej przemyślcie, czy po prostu, czy nie lepiej... poprosić kogoś, żeby z wami pojechał albo wziąć jakiegoś Ubera. Także to jest chyba wszystko. Po badaniu lekarz powiedział, że mogę normalnie już wszystko jeść, pić. Właśnie teraz sobie zrobiłam kawę, natomiast mam taki, słuchajcie, wklęsły brzuch, że w ogóle nie mogę siebie poznać. Ogólnie czuję się taka oczyszczona. I tak jak wam wspomniałam na początku, jestem teraz ciekawa, co się dzieje, że ja mam te wzdęcia i te bóle brzucha, skoro... Ja się naprawdę w miarę szybko oczyściłam po tym lekarstwie, więc zastanawiam się teraz, co to jest, że mam takie dziwne dolegliwości, więc będę musiała iść do lekarza, powiem wam o tym w kolejnym filmiku, a tymczasem żegnam się z wami, mam nadzieję, że ten filmik był dla was przydatny, jeżeli macie inne doświadczenia, to piszcie oczywiście na dole w komentarzach, a tymczasem żegnam się z wami, dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku, do zobaczenia, pa!